Wow, patrzcie, kto rano wstaje, to ma taki widok. Nawet jeszcze słońce nie wzeszło, ale jest taki piękny świt, takie cudne kolory. Jest godzina jakaś 6:40 w tym momencie. Sobota, 5 grudnia, 6:54. Niestety, kiedy dla wszystkich sobota to weekend, ja idę do pracy na rano. Dzisiaj na zajęciach jeden z moich uczniów przyniósł mi taki piękny prezent i powiedział, że to od Mikołaja. No, cudowne, po prostu mega kochane. Tak się wzruszyłam. Strasznie to jest kochane. Także bardzo miło, bardzo dziękuję mojemu Mikołajowi. Zapakowałam prezent mikołajkowy dla Krzysztofa. I bardzo jestem ciekawa jego reakcji, ponieważ Krzyś jest koziorożcem i on jest naprawdę bardzo praktyczny. Zawsze, kiedy chcę jakieś prezenty, to one muszą być praktyczne. I to nie jest do końca taki prezent, więc jestem bardzo ciekawa, jak mu się spodoba. Bardzo jestem ciekawa jego reakcji, także już jutro zobaczymy, co powie na swój prezent od Świętego Mikołaja. Coś innego otworzyliśmy. Czy to jest razem? Tu jest 2. To jest 20! Jeszcze nie miałam okazji się tak z wami przywitać twarzą w twarz, więc pomyślałam sobie, że drugi kalendarz otworzymy właśnie w ten sposób. I dzisiaj mamy 6 grudnia, Mikołajki, 6 tutaj, taka dosyć duża. I w kształcie, którego jeszcze nie było, także zaraz zobaczymy. Zgaduję, że jest tam jakiś pewnie, chociaż to jest bardzo lekkie, to może to jest coś do makijażu, typu jakaś gąbeczka albo coś, bo chciałam powiedzieć, że to jest cień do powiek. Albo coś tego typu, takie coś, wiecie, okrągłe, prasowane. Ale to jest super lekkie, jakby nic tam nie było. Więc może to jest jakaś gąbeczka do makijażu, albo coś w nim. Frotka do włosów. Ja co prawda mam takie, ale spoko, na pewno się przyda, nigdy za dużo. Także mamy taką gumeczkę do włosów. O, proszę bardzo, mój kucyk co prawda niewydarzony, ale jest, dobra. Faktycznie miała być w którymś okienku frotka, zapomniałam. No to dobrze, tak ona wygląda z bliska. Jeszcze raz nagrywam, jak ta frotka wygląda z bliska, bo wydaje mi się, że się chyba nie sfokusowało w poprzednim klipie. Także tak wygląda, taka czarna, błyszcząca. A w ogóle to zastanawiam się, czy jak do was przychodzi Mikołaj, to przynosi wam prezenty pod poduszkę czy do buta? Bo u mnie to zawsze było pod poduszkę, ale widzę, że w niektórych częściach Polski bardzo popularne jest to, że 5 grudnia czyści się buty dla Mikołaja i zostawia się buty przy łóżku i Mikołaj przynosi prezenty do buta. Także koniecznie dajcie znać, jakie wy macie tradycje związane właśnie z 6 grudnia. Może są jeszcze jakieś inne opcje niż poduszka albo but.
Hej, właśnie skończyłam nagrywać film. Było to podsumowanie listopada. Tak jak wspomniałam, postaram się go jeszcze zmontować i wrzucić dzisiaj wieczorem, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo jeszcze dzisiaj do nas przychodzi mama Krzysztofa. Za chwilę musimy zrobić jakiś obiad, a planowaliśmy dzisiaj pizzę. Także musimy pokroić wszystkie składniki. W sumie pizzę się robi szybko, ale jednak trzeba najpierw wszystko skroić, więc... No nie wiem, czy mi się to po prostu czasowo uda. Postaram się to zrobić. Jeżeli tak, to na pewno zobaczcie ten film dzisiaj i będziecie o tym wiedzieć przed opublikowaniem tego vloga. A na podsumowanie mówiłam m.in. o tej książce. Zobaczcie, ile ja tutaj w ogóle mam znaczników. I nie, to nie znaczy, że ta książka mi się podobała. Wręcz przeciwnie. Ale mówiłam też na przykład o trylogii czasu, ponieważ tę serię udało mi się przeczytać w całości właśnie w listopadzie i ta dla odmiany naprawdę bardzo mi się podobała. Świetnie się przy niej bawiłam. No, ale więcej posłuchacie właśnie w podsumowaniu. Oprócz tego przeczytałam jeszcze chyba 3 inne książki. Tak więc listopad był całkiem udany czytelniczo. Był u nas jeszcze jeden Mikołaj dzisiaj i jak widać przyniósł nam czekoladki, które już są w dużej części skonsumowane. Dostaliśmy też drugą kawę ziarnistą do naszego nowego ekspresu, także fajnie, bo ten ekspres kupiliśmy dosłownie chyba tydzień temu, także kawa się na pewno przyda. Oprócz tego dostaliśmy jeszcze takie świąteczne ściereczki, to jest coś, czego ja ostatnio szukałam i nie mogłam znaleźć takich, które by mi się podobały, także bardzo się cieszę i zaraz je powieszę w kuchni. I jeszcze jedna rzecz, którą dostaliśmy, to nowe ozdoby na choinkę. Przede wszystkim dostaliśmy zestaw takich oldschoolowych bombek, takich wiecie, naprawdę vintage. Także muszę kupić sznureczki albo takie zawieszki, bo one ich nie mają i wtedy je powiesimy na choinkę. I dostaliśmy również takie gwiazdki drewniane. Ta bardzo mi się podoba, jest śliczna naprawdę. I jeszcze taką większą, z taką jakby koronką, chociaż to jest wszystko drewniane. Także super, nasza choineczka wygląda coraz ładniej. Dzień dobry, mamy już poniedziałek 7 grudnia, więc czas zmontować ten vlog z 5 i 6 i wrzucić na kanał dzisiaj. Ale chciałam się jeszcze na szybko pożegnać, bo nie nagrałam takiego kończącego klipa. Tak więc bardzo Wam dziękuję, że jesteście tu ze mną, że oglądacie te vlogmasy, że komentujecie. To naprawdę bardzo dodaje mi takiej pewności siebie i wiary w to, że może te vlogmasy nie są aż takie beznadziejne, jak ja myślę. Bo jeszcze trochę mam z tym problem, jeszcze trochę nie jestem przekonana, czy chcę je publikować. Niestety zrobiłam taki błąd rok temu i teraz bardzo żałuję, ponieważ rok temu nagrałam 4 takie filmy z różnych jarmarków bożonarodzeniowych. Pamiętam, że byłam w Mediolanie, w Manchesterze. Z Dubaju nagrywałam jeden odcinek i jeszcze z jakiegoś jednego miejsca, nie pamiętam już w tym momencie, gdzie to było. No i to były tak naprawdę fantastyczne wspomnienia dla mnie. W Mediolanie to był dzień moich urodzin, spotkaliśmy się z całą moją rodziną. Przylecieli do mnie specjalnie właśnie Ryanairem na ten jeden dzień, żeby spędzić go ze mną. Także to były tak cudowne chwile i tak cudowne wspomnienia, a ja głupia wzięłam i usunęłam te filmy. Nawet nie ustawiłam ich, wiecie, na YouTubie jest taka opcja ustawić film na prywatny, że tylko ja bym go widziała. To też nie, tylko całkowicie je usunęłam i w ogóle tego już teraz nigdzie nie mam, ponieważ nie mam tych klipów nigdzie zapisanych na dysku. Więc jestem na siebie taka zła, no strasznie. Także wiem teraz, że nawet jak w pewnym momencie stwierdzę, że te vlogmasy są jednak beznadziejne, to po prostu wezmę je jako prywatne, ażeby kiedyś sobie móc do nich wrócić, a nie usunę je całkowicie. No ale nieważne. Chciałam tylko powiedzieć, że dziękuję, że oglądacie, że jesteście tutaj ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!